No dzień dobry, moi mili. Wlazłam w jakąś pajęczynę. Jedziemy na grzyby. Taki żarcik, słuchajcie. Ja jedyne grzyby, na jakie ja mogę pojechać, to są te pieczarki z Biedronki. Dlatego, że ja totalnie nie znam się na grzybach. I to wynika pewnie z tego, że ani moi rodzice, ani moi dziadkowie tych grzybów nie zbierali. Nigdy nie miałam okazji tak naprawdę poznać, co to jest prawdziwe grzybobranie. Podejrzewam, że gdybym ja poszła na grzyby, to zebrałabym jadalne tylko raz. I tak sukcesem jest, uważam, że potrafię rozróżnić muchomorę. Raz w życiu pojechałam, słuchajcie, pojechałam na grzyby z wujkiem i z ciocią. I na samym wejściu do lasu znalazłam w ziemi 5 zł. Ja miałam wtedy może, nie wiem, 7-8 lat. Wyobraźcie sobie, co to wtedy było. To było po prostu, jakbym wygrała w totolotkę. I potem zamiast grzybów szukałam drobniaków w ziemi, w lesie. I tak się skończyło moje jedyne w życiu grzybobranie. Totalnie się na grzybach nie znam. Ale fakt faktem, dzisiaj też jakieś spożywcze zakupy muszę zrobić, jak będę wracać do domu. Ale jest czwartek, a jeżeli jest czwartek, to gdzie Weninka może jechać? No i na najtańszy dzień do Lumpeksu, także jedziemy zobaczyć, czy jest coś fajnego. Będziemy szukać okryć wierzchnich i w dalszym ciągu swetrów, chociaż ja ich trochę już mam, ale takich, wiecie, wełnianych, żeby sobie ewentualnie coś podmienić w szafie. No i chciałabym popatrzeć za jakimiś może czapkami, szalikami, może coś takiego już jest, może jakieś buty się fajne trafią, także nie wiadomo, mam dzisiaj ze sobą swoją nową torebkę. Wiecie co, chciałam puścić vloga wczoraj, ale ja cały czas nie mam internetu, więc ja nie wiem, kiedy wy obejrzycie ten poprzedni film, bo ten na pewno już jest nagrywany na kolejny tydzień, więc on na pewno pójdzie. Znaczy mam nadzieję, że z tego czasu będziemy mieć internet. Dobra, rozgadałam się. Jedziemy do Lumpeksu i potem na zakupy spożywcze. Nie wiem, czy coś na spożywczych będę nagrywać, bo w tych, wiecie, w tych sklepach spożywczych jest różnie. Także tak, jedziemy! Powiem wam, że jak weszłam szybko do tego tekstylowo, tak szybko wyszłam. Czuję się tak przytłoczona ilością ludzi, która tam była, że nawet sobie nie wyobrażacie. Jeszcze nie widziałam tam tyle ludzi. Ludzie mieli po prostu tak pełne koszyki. Jestem w totalnym szoku. Jeszcze czegoś takiego dawno nie widziałam, zwłaszcza w ten ostatni dzień. Zastanawiam się, z czego to wynika. Czy stała się taka mega moda na te lumpeksy? Chociaż dzisiaj było dosyć dużo starszych ludzi. Więc może to jest kwestia po prostu finansowa. A może to jest po prostu kwestia tego, że są coraz fajniejsze rzeczy w tych lumpeksach. Widziałam w niektórych koszykach bardzo fajne rzeczy. Znaczy tak mi się wydawało, nie wiem jakie były ostatecznie. Ale idę do swojego ulubionego Vive Profit. Tutaj nigdy nie ma aż takich wielkich tłumów. Mam taką nadzieję. Znów zaparkowałam tak, wiecie, troszeczkę... nie bardzo, ale dzisiaj jestem mądrzejsza, bo ostatnio sobie zaparkowałam od strony właśnie kierowcy przy tym murze i ciężko mi było wyjść, jeszcze było mokro i sobie cały płaszcz zbrudziłam i w ogóle. Więc dzisiaj stanęłam po prostu inaczej, mam nadzieję, że się stąd ładnie wycofam potem. Liczę po prostu na to, że ci ludzie, którzy tam właśnie ładnie stoją, to sobie wyjadą i się ładnie zawrócę. Dobra, idziemy do Vive, trzymajcie kciuki, żebym po prostu tutaj nie było takiego tłoku, bo ja zauważam, że ja się zaczynam bardzo źle czuć w momencie, kiedy jest dużo ludzi w jednym miejscu. Nie wiem, z czego to wynika, czy to jest jakaś fobia społeczna, nie mam pojęcia, ale to też właśnie może wynikać z tego, że odkąd nie pracuję, to też nie bywam w takich dużych skupiskach ludzi i czuję się mega przytłoczona. Nie byłabym w stanie grzebać tam między tymi wieszakami w takiej ilości ludzi, w takim tłumie. Dobra, idziemy.
zjedzcie lumpeks i nic. To nie jest mój lucky day. Vlog z samochodu na to wychodzi. Wcale mi się nie spieszy, bo nie wiem czy ja tu w ogóle wyjadę, bo kilka metrów dalej stoi straszne sygnale. Nie wiem, co tam się wydarzyło i robią się straszne korki. Kupiłam sobie, kochani, zimową herbatę świąteczną i nie, to jest czarna herbata i zieloną herbatę z imbirem i z cynamonem. To tak pachnie. No i poszłam, kochani, po syrop dniowy do pumpkin spice latte, żeby zrobić w domu, ale pan mówi, że się tak wyprzedały i w ogóle hitem jest to, że w zeszłym roku zamówił i wyrzucił wszystkie, bo się przeterminowały, a w tym roku zamówił mniej, przyszło mu kilka sztuk i zeszły w 2 dni. Więc ja pana uświadomiłam, że w tym roku jest wyjątkowa moda na pumpkin spice latte i każdy chce wypić ten napój. I pan po prostu eureka i powiedział, że w takim bądź razie zamawia tego więcej, więc w przyszłym tygodniu mam pytać, ale kupiłam cynamonowo-karmelowy. Jest dzisiaj tak fajnie, słonecznie, więc pomyślałam sobie, a mam jeszcze zapas lodu w kostkach w zamrażarce i chcę sobie zwolnić miejsce, więc może jakaś mrożona kawka właśnie z tym syropem. No i te dwie herbatki. Nie chcę ich teraz otwierać, ale jakbyście wy po prostu czuli ten zapach, pokażę wam je w domu. Jadę, nie wiem, co mi z tego wyjdzie, a widzę, że tam się troszeczkę poluźniło. Muszę się tutaj ogarnąć i jeszcze teraz muszę ładnie zawrócić, także trzymajcie za mnie kciuki. Podjechałam pod dom i muszę wam pokazać tą herbatę. Patrzcie, tam są laski cynamonu, anyż, kawałki truskawek. Już nie mogę się czekać, aż ją zaparzę wieczorkiem przy świecy. Gdybyście wiedzieli, jak to pachnie. No a teraz pora zabrać ten cały majdan. W ogóle jechałam całą drogę i sobie myślę, dlaczego jest mi tak gorąco. Patrzę się tutaj i jest 11 stopni, więc nie ma jakiegoś wielkiego szału. Co prawda nie zmarzłam dzisiaj, ale w aucie po prostu było mi tak gorąco. Uchylałam jedno okno, drugie okno, po czym prawie dojechałam do domu. Zatrzymałam się jeszcze w jednym sklepie spożywczym po drodze i okazało się, że miałam włączone ogrzewanie na full. Brawo ja! Oj, mysza, poczekaj, ja się muszę troszeczkę rozebrać, piesełku. Musimy się rozebrać, piesełku mój. Tęskniłeś za pańcią tym? O, pańcia też tęskniła. Bo byłeś w domu z nieulubionym człowiekiem, tak? Ostatnim możliwym, czyli dziadkiem. Już jestem. Schowamy to. Zamkniemy tu. Słuchajcie, pokażę wam od razu, co kupiłam. Wróciły do mnie takie leginsy. Ja takie leginsy miałam, a raczej mam, z Primarka z zeszłego roku, nie, sprzed 2 lat, ale czarne i takie sweterkowe i one mi się tak zmachaciły, ale mam je jeszcze, bo je lubię po domu. A te są z H&M-u, Franuś, zostaw to. Popatrzcie, no. Po moim śniadaniu jagodowym. Franek ostatnio ma fazę wylizywania wszystkich talerzy, które widzi. Te są z H&M-u i to jest rozmiar M. Ja je wzięłam z tego względu, że one po pierwsze nie są sweterkowe, tylko taki prążkowany materiał. Co prawda mają tutaj tą zahaczkę, jak to się nazywa, no to coś na stopę. I nie wiem, jak to się będzie zachować, bo w tych czarnych z Primarkami to czasem się tak podwijało. No ale zobaczymy. Wzięłam, bo bardzo spodobał mi się kolor. Jest prawie identyczny jak ta torebka, którą ostatnio kupiłam. Renula! Co ty mnie tak wąchasz? Tak, kupiłam kiełbaskę. Kupiłam dzisiaj kiełbaskę, bo będziemy dzisiaj robić ognisko. Stwierdziłam, że jest tak piękna pogoda i uważam, że w takiej jesieni można się zakochać i trzeba wykorzystywać te piękne słoneczne dni jak najlepiej, więc stwierdziłam, zadzwoniłam do Macieja i będziemy dzisiaj robić przed domem ognisko i ziemniaczki z ogniska i kiełbaskę na patyku i herbatkę, którą kupiłam, także będzie miło i przyjemnie i smakowicie, czyli tak jak lubimy najbardziej. W ogóle jestem bardzo wdzięczna za ten czas i za to, że potrafię od jakiegoś czasu być w tu i teraz i cieszyć się chwilą, być obecnością i czerpać z tego jak najwięcej, więc z tego bardzo, bardzo się cieszę.
Raneczek może sobie sam turlać piłeczkę, więc znalazł sobie taką zabawę, że właśnie o ją tam spuszcza w dół i biegnie po tych wszystkich tutaj skarpach i krzakach, żeby ją złapać. O, i dogonić. Patrzcie, jak on się kiwa. O. I poszedł. Odkąd Franusiowi nie możemy właśnie tak rzucać piłki, żeby nie było pogoni, to szybciej rosną mu paznokcie, bo nie ma za bardzo jak ich zdzierać, bo jak chodzimy na spacer, to też najczęściej po takich niebetonowych ścieżkach, no i ma dłuższe paznokcie, więc wtedy był jeden dobry plus tej sytuacji, że zdzierał sobie paznokcie. No ale był niespokojny, więc nie wiadomo co gorsze. Powiem wam, że jeszcze tak pięknie wyglądają te wszystkie nasze rośliny, które sadziliśmy na wiosnę. Słonecznik, tu pięknie się rozrosła ta bylinka, nie wiem jak to się w sumie nazywa, nie pamiętam. No i ta supertunia jest też cały czas mięta, więc to naprawdę cały czas, mimo tego, że jest połowa października, bardzo ładnie wygląda. Idziemy popatrzeć na muchomory. Po naszych grabkach. To jest naprawdę wysoko. Muszę uważać, żeby nie wdepnąć we Franka cosik. I tu jest ślisko i grząsko. Także mam nadzieję, że się nie wywalę. To jest naprawdę wysoko, kochani. O. Spójrzcie, jaką tu mamy perspektywę. Dobra, mam lód kostka, alpro migdałowe. Wyciągniemy sobie jeszcze kawkę rozpuszczalną i ten syropek, właśnie ten, cynamonowo-karmelowy, zawarty 200 ml, Franuś, zaraz ci dam jeść, poczekaj. I tu jest cukier 49%, woda, cynamon 5%, przyprawy. Także nie jest jakiś sztuczny, ale ma dużo cukru, więc trzeba będzie go dobrze dawkować. No i to nie jest ten pumpkin spice, więc ja czekam. W ogóle pan stwierdził, że właśnie w zeszłym roku mu się to w ogóle nie sprzedawało, w tym roku po prostu rozeszły się jak świeże bułki. No i ja sobie odłożyłam jedną butelkę. Ja mówię, niech mi pan w przyszłym tygodniu wszystkiego nie sprzeda. Ja przyjdę po jedną na pewno. Także stawiamy wodę. Bardzo malutko wody. Będziemy tylko troszkę wylewać. Wyciągniemy sobie jakąś tutaj wysoką szklaneczkę. O, może taką. O, w tym sobie zaparzymy tę kawkę. Uwaga, tam jest. To zawsze tak pod nogi. I co? Ustydziłam się? Nie. Damy sobie taką mocniejszą. Czekaj, bo się to tak wyciągnę pod nogami. Tu siedziałam z Franiem przed domem i tam jest tak ciepło. Prawie jak leci. Dobra. Tyle wystarczy. Zagotowało się nam. Zalewamy. Tak tylko, żeby się ładnie rozpuściło. Mieszamy. Dolewamy alpro. Troszeczkę wyciągamy, wlewamy, dolewamy mleka. Dobra, i czas na syrop. Mogłam sobie go wcześniej otworzyć. Czekajcie. Dobra, nie jest źle. Zobaczmy, jak on w ogóle. Jak taki taka przyprawa do piernika. Dobra, czy to jest gęste? Zaraz tu się przekonamy. Nie chcę przesadzić z ilością. Dobra, myślę, że wystarczy.
mocno słodkie. Nie wiem, ile taka kawa będzie miała kalorii, bo Alpro też ma tam swoje kalorie, bo jest to mleko migdałowe, ale podobno ta kawa w Starbucksie Pumpkin Spice Latte z tą bitą śmietaną i syropem potrafi mieć 400 kalorii, więc wiecie. Kasia? Chyba jeszcze trochę, bo nie czuję. Ja generalnie, jak mam takie słodkie kawy, nie przepadam, bo ja jestem wielką fanką kawy czarnej, gorzkiej, bez cukru, to zimne jakoś tak lepiej mi przechodzą. Dalej nie czuję. Wiecie, ja myślę, że to jest wina tego, że... wina tego, że ja mam tą kawę smakową, bo to jest kawa z Biedronki, chyba ta orzechowa. I ona jest taka... Teraz jest okej. Smaczne, ale spróbujemy jeszcze w któryś dzień na ciepło. Zdecydowanie. Nie no, ja to jestem po prostu dzisiaj mistrz. Patrzę się w kamerze, a to przecież ten syrop. Ja go nie wymieszałam, bo miałam niską taką małą rzeczkę i on tutaj mi cały osiadł na dole. Ja sobie tak go dolewałam. No teraz to przesadziłam. Teraz jest mega słodkie. Nie jestem w stanie wypić tej kawy. Za dużo po prostu. Ta jedna porcja. Niestety, jest przepyszny ten syrop. Ale nie bierzcie ze mnie przykładu, po prostu dajcie sobie tylko troszkę i dobrze to wymieszajcie. Ja w dalszym ciągu nie mam internetu i jestem odłączona. Co prawda mam swój internet w telefonie, ale na nim nie jestem w stanie wgrać filmu. Dzisiaj jest czwartek, dzisiaj powinien iść poprzedni vlog i nie pójdzie. I mój Maciej dzwonił do sieci i twierdzą, że mają jakąś awarię i Tauron się tym zajmuje i do końca dnia dzisiaj powinno być po problemie. Także jeżeli dzisiaj wróci internet, to ja wygram ten film i jutro pójdzie. A tym dzisiejszym się nie stresuję, bo on i tak pójdzie w przyszłym tygodniu. Ale jak już sobie tutaj tak fajnie siedzimy, to pokażę Wam dwie książki, które ja zamówiłam na okres jesienny. Dlatego, że miałam ochotę zamiast takich, wiecie, mocnych poradników czy książek rozwojowych na jakieś takie luźne właśnie opowieści jesienne. I zdecydowałam się na te dwie pozycje. No i ta książka jest nowością. Ona w tym roku dopiero weszła do sprzedaży. I to jest The Pumpkin Spice Cafe Lori Gilmore. Kiedy Jenny dziedziczy Pumpkin Spice Cafe po swojej ciotce, nie spodziewa się, że mały lokal w urokliwym Dream Harbor odmieni jej życie. Tymczasem Logan, przystojny miejscowy farmer, unika plotek jak ognia i ceni sobie spokój ponad wszystko. Pojawienie się Jenny w jego uporządkowanym życiu jest jak huragan, burzy jego codzienność i nie daje o sobie zapomnieć. Choć Logan stara się trzymać z daleka od irytująco optymistycznej kobiety, czuje, że coś go do niej nieuchronnie przyciąga. No brzmi fajnie, kochani. Oczywiście ja nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała, że skusiła mnie bardzo mocno okładka tej książki. To, jak ona jest wydana, bo nawet tutaj są wydrukowane brzegi z każdej strony tej książki. Jest taka poręczna. Bardzo fajna, także myślę, że zapowiada się bardzo fajnie, dam znać, a wy dajcie znać, jeżeli już czytaliście w komentarzu, czy fajna, nie spoilerujcie mi, błagam, tylko po prostu napiszcie, czy warto było, czy nie warto według Was. I kolejna książka jest polskiej autorki, Anny Haber. Tej jesieni daj się zabrać do ojczyzny syropu klonowego. Ona szuka ucieczki od problemów u swojej ciotki w Kanadzie. On jest dziennikarzem celebrytą, który zbiera materiały do książki. Łączy ich pewna kawiarnia, starcie z niedźwiedziem i nieoczekiwana propozycja pracy. Brzmi bardzo ciekawie i też podejrzewam, że to będzie taka luźna, fajna
opowieść, jakieś takie romansidełko. Także ja się zaopatrzyłam w dwie pozycje, bo jesień jest dla mnie takim najfajniejszym momentem do czytania książek. Ja jeszcze teraz kończę jedną książkę, mam dosłownie kilka stron, no i będę zabierać się właśnie za te dwie. No i jak nie mam internetu, to chyba szybciej mi pójdzie i może jeszcze za chwilkę sobie coś zacznę, a jak nie, to wieczorki. Dajcie znać, jakie wy książki na jesień polecacie. Jestem bardzo ciekawa waszych propozycji, więc piszcie mi tutaj w komentarzach. Dawno nie było książkowo, ale to właśnie dlatego, że ja w okresie letnim w ogóle nie czytam. Raczej rzadko, bo wtedy dużo czasu spędzam po prostu na jakichś innych aktywnościach. No a jesień sprzyja ciepłej herbatce i pobyciu pod kocykiem i poczytaniu przyjemnej książki. Także ja myślę, że te dwie pozycje umilą mi najbliższy czas. Znalazłeś? Super! No dzień dobry, kolejnego dnia, kochani. Czekajcie. Tak, mamy kolejny dzień. Wczoraj proza życia wygrała. Maciej wrócił zbyt późno wczoraj z pracy. I w dodatku poszliśmy jeszcze potem na długi, długi spacer z Frankiem. I okazało się, że wróciliśmy trochę za późno, żeby wszystko organizować, żeby zrobić super ognisko, więc stwierdziliśmy, że przekładamy to na kolejny dzień i dobrze zrobiliśmy, bo dzisiaj po pierwsze zdecydowanie cieplej, po drugie mamy więcej czasu. Chodź, chodź! idzie drewno. Raczej Maciej z drewnem. Więc przygotujemy sobie nasze miejsce na ognisko. Już się nie mogę doczekać tej kiełbaski, bo jestem mega głodna. Jest tu główny organizator tego oto wydarzenia, czyli ogniska przed domem. Przywitaj się ładnie. Halo, halo. Dobry, dzień dobry. Jest tyle drewna koło domu, że możemy zrobić duże ognisko. Mam kiełbaskę. Widzicie? I ziemniaczki. Ziemniaczki, że nas zażyczył sobie Maciej. A my robimy dla całej rodzinki kiełbaskę. Są bułeczki, kiełbaski, ziemniaczki, jest herbatka. I jest najważniejsze. Ognisko. No i hałas od drogi. No ale tego już nie unikniemy. I właśnie za takie rzeczy jestem najbardziej wdzięczna, że mieszkam teraz w miejscu, gdzie mogę spokojnie rozpalić grilla, ognisko, poleżeć na hamaku, wyjść na spacer. Można tutaj zrobić wszystko. To nie za duże. Co by ta straż do nas znowu nie przyjechała? Tak, straż na ognisko. A nie pamiętasz, jak tutaj przyjechali raz? Jeżeli za dużo gałęzi, taką wiesz, stertej, no to dziwne, że jak to jest główna droga. Aha. Akurat przyjeżdżali chłopacy, to nie przyjechali ze zgłoszenia, tylko stwierdzili, że jak jadą po drodze, no to zajrzą, no i sygnał włączyli, a później się śmiali ze mnie, że byliśmy u twojego ojca, a on tutaj to pali. No. Zaraz blisko drogi głównej, no nie jak pali, są aż takich. Czasem takich, uzbiera się dużo gałęzi, a tata chciał to na raz no spalić. No mój tata ma mądre pomysły czasem. Jak każdy. Franek cię ratuje. Ej, on myśli, że ten patyk cię atakuje. Franek, broń pana. No ratuj pana. Ratuj. Ale taką dużą nabijamy, nie spadnie? Nie na pół? Nie, no można na pół. Może na pół, nie? Ale fajne. Bo jakby miała spaść, to wolę, żeby spadło pół, bo jeszcze pół zostanie. Fajna aura. Dzisiaj widzi takie piękne niebo. Większe gwiazdy. Masz swój kijeczek? Ale jak ja zagrzej mam sobie i. A on się nie jest tak jeszcze? No sobie tak było tam. Nie tak na pewno. Ja jeszcze nie znam na tym czekam. Nie wiesz. No. Dziecinny kot. Bierze dziecko kijek i nabija kiełbaskę. No, profesjonalny kijek i. Jak ja dawno nie byłam na ognisku z kiełbaską. A
Ty co sprytnie zrobiłeś, bo co dwa nabiłeś na raz. Szybciej będziesz miał. No nie, chciałam dwie, ale tak za no ale teraz to za gorąco będzie. Jak za gorąco? No dobijesz drugą kiełbasą po prostu. Tam masz połówkę i dobijesz. Sprytnie zrobiłeś. Dobrze, nowo narodziła, to, dobrze mądrego posłuchać nie, czasami. Nie wiem, nie wiem. Co? Nie wiem. Pierwsze na no, dawno nie byłam. Dawno nie byłam, chyba nigdy nie byłam. Jako dziecko. Nabijali kiełbasę, nie dali potrzymać? Co? Ale nie gdzie my mieliśmy mieć robione ognisko? Nie mają wydawali kiełbasę, 16. Jedyne ognisko, które pamiętam, to było na jakiejś wycieczce szkolnej. No, gdzie ja miałam smażyć kiełbasę? Jak wszyscy, cała rodzina mieszkała w bloku. Właśnie, też tak pomyślałam, żeby to tak do bułeczki. Taką jedną chociaż sobie w ten sposób zjeść. Ostatnio? Dziękuję bardzo. Puszatkę sobie dałeś? To zostaw, Ranuś. Zostaw. Będzie delicious. To. Jak kochania? Gąsa. Pyszna. Pyszna, Agnieszka. A już zimno się robi. Właśnie sobie tak dyskutujemy i Maciej śmieje się ze mnie, że ja się tak jaram dzisiaj tym ogniskiem. A prawda jest taka, kochani, że jestem dzieckiem, które pochodzi z miasta. Mieszkałam na 10 piętrze. Moi rodzice nie mieli tak jakby możliwości robić nam takie ogniska. Nie zabierali nas na jakieś takie aktywności. Nasi dziadkowie też byli blokowi. Więc ja miałam bardzo mało okazji do tego, żeby uczestniczyć w ognisku. I jakby jakieś wycieczki szkolne, tylko to pamiętam, że gdzieś tam tą kiełbaskę na patyku robiliśmy. A tak, to za dzieciaka niewiele pamiętam, żebym miała taką okazję, więc teraz cieszę się, Ranuś, Ranek chce dopaść kiełbasy, teraz cieszę się po prostu jak małe dziecko. No i ziemniaczki wylądowały w ognisku, a raczej w żarze. Zasypiemy to żarem. To jest taki najszybszy sposób, ale taki będą przypieczone mocno. W ganku to by można było uniknąć tego. No to pozdrawiamy moją mamę, która nam bardzo zazdrościła. Zjedliśmy kiełbaskę i jest tutaj tak cieplutko przy tym ognisku i w dodatku jest taka pełnia. Księżyc jest taki wielki i taki piękny. Odbija się tak cudownie w jeziorze. Mamy taki widok, słuchajcie, że... Patrz, jak fajnie szok. Się cieniuje ten żarek. Super. Ziemniaczki będą fantastyczne. Włączyłam lampę w telefonie. O rety, ale świeci. Siedzimy sobie jeszcze przy tym żarku i z tyłu słyszymy, jak jakieś zwierzęta grasują. Ranek jest taki zimny, ale nie chce siedzieć na kolanach, bo zwąchuje tutaj tą kiełbasę, która już dawno jest historią. A my siedzimy. Jesteśmy mega wdzięczni, że potrafimy sobie zorganizować takie aktywności w jesień i naprawdę nie trzeba nie wiadomo czego jeździć, nie wiadomo gdzie. Tylko troszeczkę kreatywności i spędzić tą jesień miło i przyjemnie, niedaleko od domu, na prostych aktywnościach, prawda? Dokładnie.
I tak creepy trochę. Ojej! Wyglądasz jak morderca! Ojeju! Dzieci, nie oglądajcie tego. Ale zmarzliśmy na tym ognisku. Słuchajcie, ziemniaki się nie zrobiły. Żar nam zgasł i brakło jakieś 15 minut. Także niestety ziemniaczków nie będzie. Nie było, ale i tak było super. Posiedzieliśmy sobie przy ciepłym ognisku, bo oglądaliśmy sobie piękny księżyc w pełni i teraz czas się zagrzać, bo naprawdę jest mega, mega zimno. Ja sobie dałam na twarz peeling, dlatego że dawno go nie robiłam. Właśnie ten. Czekajcie, ile ja go powinnam tutaj mieć na twarzy? 10 minut maksymalnie, więc muszę sobie tego czasu przypilnować, więc pierwsze to, umyłam sobie włosy, bo stwierdziłam, że bez sensu było to robić rano, z tego względu, że wiedziałam, że dzisiaj będzie ognisko i założę sobie do wanny, do kąpieli tą maseczkę na twarz. Kupowałam ją ostatnio będąc w Rossmanie, także tak jest plan działania. Maciej robi ciepłą herbatę i będzie miły wieczór. Powiem wam, że jestem tak wdzięczna, tak się cieszę, że postanowiłam zakochać się w jesieni, że będę próbować i powiem wam, że już powoli się w niej zakochuję, także bardzo się z tego powodu cieszę i jesień naprawdę potrafi być piękna, jeżeli sami sobie ją tak zromantyzujemy, bo jeżeli będziemy chodzić i mówić, że jest brzydko, zimno i beznadziejnie, to tak będzie. Jeżeli będziemy romantyzować, będziemy mówić, że jest super, świetnie, i znajdować sobie jakieś takie fajne zajęcia na ten czas, to myślę, że będzie równie pięknie jak wiosną i latem. I kupiłam też ostatnio tą piankę do kąpieli. Uwielbiam ją. Ja nie powiem wam, które to jest moje opakowanie, ale kocham. Pięknie pachnie pomarańczą, daje fajną piankę, więc dzisiaj na pewno z niej skorzystam, a to jest moje nowe opakowanie. Okej, zakładamy maseczkę. Intensywnie nawilżająca maska w płachcie do cery odwodniowej, suchej i wrażliwej. A ja ostatnio tą cerę mam taką, a nie inną. A ile tu jest produktu w środku? Tego, ale to jest takie mega nieprzyjemne. Otóż też usuń zabezpieczającą folię. Okej, to teraz rozumiem, że folię. Poczekajcie, bo ja mam za mało przestrzeni. Czekajcie. Jakby mi to wpadło do wanny. Zabezpieczającą folię usuń. Aha, ale że to jest... Czekajcie, bo to jest dwóch części. Muszę sobie jakoś poradzić. Czekajcie. Mamy to. Część numer jeden. Francesco! Ten płyn, który tam został, to wyleję sobie na dekolt, jak będę wchodzić do kąpieli. A to... Czekajcie, to jest jeszcze jakiś jeden element. Nie wiem, na co to jest. Na nos? Może na nos? Może na nos. Nie, na nos jest. To nie wiem na co. No, czekajcie. Dziwne to, ale fajne. I bardzo takie chłodzące. Francesco! On tak szczeka, nie wiadomo na kogo, słuchajcie, czasami. O, wchodzę do wanny. Coraz więcej rzeczy wykreślone zostaje z tej mojej jesiennej
tablicy doświadczeń, bym to tak nazwała. I dzisiaj wykreśliłam aż trzy rzeczy, bo zrobić krem z dyni. Co ja tu jeszcze dzisiaj wykreśliłam? Jesienną randkę, która była wczoraj. Jeżeli nie widzieliście, to zapraszam Was do poprzedniego vloga. I wieczór przy ognisku. Powiem Wam, że bardzo fajna ta tablica, bo jest to jakiś taki plan działania, nieokreślony w czasie. Wiadomo, że chcemy to wszystko, co się tutaj dzieje, żeby wydarzyło się jesienią, ale nie ma to konkretnych dat, ale jest właśnie takim fajnym elementem, gdzie można dzisiaj powiedzieć, o, a dzisiaj może to, a dzisiaj może to, a dzisiaj może to. I też tak nas stymuluje do tego, żeby robić coś innego niż zwykle. No i ta jesienna randka wczoraj. Powiem Wam, że naprawdę było tak super. I my mieszkamy nad tym jeziorem, mamy go na co dzień, ale nigdy wcześniej nie byliśmy na randce nad jeziorem, mimo tego, że jesteśmy ze sobą 12 lat. Nigdy też razem nie robiliśmy ogniska z kiełbaską, tak wiecie, żeby sami sobie posiedzieć. Naprawdę można fajnie spędzać czas, nie wydając na to mnóstwo monet, a żeby to zostało w naszej pamięci i w naszych wspomnieniach zapamiętane. Także ja będę skreślać jeszcze więcej i się teraz tak zastanawiam, czy zacząć czytać książkę, czy włączyć sobie kolejny odcinek Gilmore Girl, bo też są tutaj na mojej liście. I powiem Wam, że na razie udało mi się obejrzeć tylko 8 odcinków, bo sobie tak, wiecie, po jednym. Potem miałam taki czas, że oglądałam sobie jakieś tam filmy, no i chyba dzisiaj wrócę właśnie do serialu. Będę sobie oglądać. Maciej tutaj zrobił herbatkę. I zaczyna się weekendzik. Bardzo się cieszę na wspólny weekend z moim mężem. W tygodniu mało czasu ze sobą spędzamy. Więc jak właśnie mamy tylko okazję, no to organizujemy sobie różne rzeczy, tak jak wczoraj. I Wam też polecamy. Pójdziesz do fryzjera? Nie będę głupio wyglądać? To zależy od fryzury. Może być super zabawa.